Witam Państwa bardzo serdecznie, jestem Konradowicz, a to jest Train Sim War 2. W dzisiejszym odcinku poradnikowym zaprezentuję Państwu, jak prawidłowo zmienić rozjazdy w tejże oto grze. Jako iż, że wiele osób zadawało to pytanie. A mianowicie, pierwszym ważnym krokiem jest otworzenie sobie mapy klawiszem numer 9 na klawiaturze. Otwiera nam się widok mapy, trasy i sobie klikamy na dany rozjazd. Tu jest taka dźwignia przełącznika i lewym klawiszem myszy klikając ją zmienia nam się rozjazd i ta oto linia pogrubiona, podświetlona pokazuje nam trasę. I tu możemy zaobserwować to samo. Też rozjazd się zmienia. Drugim sposobem, jaki jest, jest to oczywiście zmiana rozjazdu. Wychodząc sobie z kabiny, możemy sobie zejść, podejść do takowego rozjazdu i lewym klawiszem myszy przełożyć dźwignię rozjazdu. A najczęstszym błędem, jaki Państwo popełniacie, jest otwieranie mapy klawiszem M z menu. I nie da się wtedy przełączyć rozjazdu. Chociaż niby się da to zrobić, ale no nie idzie. Dlatego takie ważne jest używanie klawisza numer 9 na klawiaturze. Bo w inny sposób niestety nie jesteście Państwo w stanie tego zrobić. Więc no, myślę, że to by było na tyle w tym krótkim poradniku, więc komentujcie, subskrybujcie i ja się z Wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć. Pa, pa.